szkoła w Porębie, tutaj szkoła podstawowa numer 1, to jest szkoła, która wprowadziła taki pilotażowy projekt o nazwie Wirtualny Tornister. W ramach tego projektu uczniowie przestali przynosić tradycyjne, ciężkie podręczniki ze sobą do szkoły i uczą się z interaktywnych materiałów. Głównym podręcznikiem, z którego korzystają, to jest interaktywny elementarz z klasą, który właśnie firma Learnetic SA razem z koalicją Sztuka Uczenia wydają od zeszłego roku. To jest w 100% bezpłatny podręcznik, który powstał na bazie podręcznika drukowanego My i Nasz Elementarz. Bardzo mocno interaktywna wersja, która sprawia, że uczniowie wchodzą w interakcję. To jest przybór szkolny. Każda strona wygląda inaczej, ponieważ dzieci w obecnych czasach są bardzo mocno poddane różnego rodzaju bodźcom, to myśmy postarali się, tworząc ten podręcznik, żeby na każdej stronie znajdowały się innego rodzaju interaktywności, czyli czasami muszą coś namalować, czasami coś przeciągnąć, czasami wybrać jakąś odpowiedź, czasami mamy po prostu polecenia pracy w grupie. Dzieci są zainteresowane, dla nich jest to atrakcyjna forma przekazywania wiadomości. Dzięki temu, że mamy możliwość wykorzystania zasobów internetu, jak również dźwięk, obraz, ta lekcja jest bardziej atrakcyjna, przebiega dynamiczniej i dzieciom to się podoba. W tornistrach nie ma już książek, nie ma zeszytów, dostają oni kartki z pracą do domu ewentualnie. Zeszyty mamy w kółeczkach i korzystamy z nich na lekcji, także dziecko ma lekki tornister.